flagowy. Poczet flagowy dokona podniesienia flagi państwowej. W trakcie podnoszenia flagi hymn Polski wykona orkiestra Dęta z Naranic. Proszę komendanta uroczystości o wydanie komendy. Doczynasz? Poczet flagowy do podniesienia flagi państwowej. Marsz! Przez Niemcy w 1943 roku informacji o odkryciu w Katyniu pod Smoleńskim w Rosji masowych grobów oficerów Wojska Polskiego, zamordowanych przez NKWD w 1940 roku. Blisko 22 tysiące jeńców wojennych zamordowanych w 1940 roku przez NKWD pogrzebano w zbiorowych mogiłach w Katyniu pod Smoleńskim, Miednoje koło Tweru, w pobliżu Charkowa, Koziersku, Starobiersku oraz Ostaszkowie. Wśród ofiar znaleźli się oficerowie, naukowcy, lekarze, artyści, przedstawiciele wolnych zawodów, urzędnicy państwowi, których wywieziono do niewoli po napaści Związku Radzieckiego na Polskę 17 września 1939 roku. Ofiarami tej zbrodni byli również mieszkańcy gminy Lututów. Podporucznik Marian Baranowski, nauczyciel w Popielinie. Podporucznik Marian Gwiazdowski, nauczyciel na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej. Starszy przodownik Walenty Kubasiewicz, komendant policji w Łódzku. Podporucznik kawalerii Emil Penno, administrator majątku w Świątkowicach. Starszy posterunkowy Antoni Sołtysiak, komendant posterunku w Lututowie. Podporucznik Jan Paweł Stalski, nauczyciel w Lututowie, którego imieniem nazwano jedną z ulic Lututowa. Porucznik Franciszek Sułkowski, mierniczy przysięgłych. Ku czci ich pamięci w 2010 roku, w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej, społeczeństwo gminy Lututów posadziło dęby, a na kamieniach osadzono pamiątkowe tablice. Masowe groby w Katyniu zostały... Strzegła Polska. Stalinowskim zbrodniarzom nie udało się wymazać ofiar zbrodni z pamięci narodowej. W Katyniu wymordowano kwiat polskiej inteligencji. Ludzi, którzy po 123-letniej niewoli zbudowali II Rzeczypospolitą. Ludzi mądrych i wykształconych, dzięki którym w okresie międzywojennego dwudziestolecia Polska rosła w siłę. Związek Radziecki potwierdził oficjalnie swoją odpowiedzialność. Kwiaty składa delegacja Rady Gminy w Lututowie z przewodniczącym panem Janem Wardęgą. Kwiaty składają dzieci z wychowawcami z przedszkola publicznego w Lututowie. Wiązankę składa delegacja zespołu szkół. Thank you.